Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej to odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na brak profesjonalnych, kompleksowych rozwiązań instytucjonalnych, które modernizowałyby system pomocy i integracji społecznej w naszym kraju. Lata 90. poprzedniego stulecia to okres burzliwych zmian w Polsce spowodowanych reformami gospodarczymi. Ich wynikiem były istotne zmiany społeczne, ale wzrosło też bezrobocie i ubóstwo. Instytucje pomocy społecznej łagodziły skutki reform gospodarczych, ale nie zdołały wypracować wystandaryzowanych usług dla szerokiej grupy klientów pomocy społecznej. Celem projektu jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego. Cel ten ma być osiągnięty poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie odpowiednich standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej. Standardy wypracowywane są w trzech głównych obszarach: usług i modeli instytucji, środowiskowej pracy socjalnej oraz pracy z osobami bezdomnymi. Do współpracy przy projekcie zaproszono 11 partnerów, organizacje pozarządowe działające w polu szeroko rozumianej polityki społecznej. Każde z zadań realizowane jest według podobnego schematu, składającego się z czterech faz – diagnozy, modelu, pilotażu i rekomendacji. Celem zadania związanego z tworzeniem standardów usług i modeli instytucji jest rozwój systemu pomocy i integracji społecznej poprzez opracowanie i wdrożenie wybranych standardów usług pomocy i integracji społecznej. Zespoły eksperckie przygotowały standardy pracy socjalnej z 5 grupami klientów: osobami pozostającymi bez pracy, osobami z niepełnosprawnością, osobami starszymi, rodzinami z dziećmi oraz rodzinami dotkniętymi problemem przemocy. Zadanie, którego celem jest wypracowanie innowacyjnego standardu środowiskowej pracy socjalnej i organizowania społeczności lokalnej, zakłada wykorzystanie 3 nowych ról zawodowych pracownika socjalnego: animatora, mediatora i lokalnego polityka społecznego, które złożą się na specjalizację organizatora społeczności lokalnej. W czerwcu 2013 roku w Bielsku powstało Ogólnopolskie Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej. Głównym celem działania forum ma być stymulowanie rozwoju społeczności lokalnych przy wykorzystaniu modelu organizowania społeczności lokalnej oraz zwiększanie kompetencji środowiska organizatorów społeczności lokalnej. Istotą realizacji kolejnego zadania jest podniesienie skuteczności systemu rozwiązywania i łagodzenia skutków problemu bezdomności poprzez opracowanie i wdrożenie standardów usług skierowanych do ludzi bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Pakiet modelowych, wystandaryzowanych usług kierowanych do osób bezdomnych składa się na tzw. gminny standard wychodzenia z bezdomności. Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej zakłada wprowadzenie zmian ustawodawczych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych zgodnie ze standardami, które były testowane na etapie pilotażu w wybranych ośrodkach pomocy społecznej w całym kraju i przyniosły zakładany rezultat. Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.